Trwają przygotowania do 7. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Prawda, a kończący się kongres zbiega się z obchodami 23. rocznicy powstania Radia Maryja. W oba te wydarzenia zaangażowani są studenci i władze uczelni. 28 i 29 listopada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się 7. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawda pod patronatem księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej. Jestem bardzo szczęśliwy, że już po raz któryś mogę przemawiać podczas międzynarodowych kongresów organizowanych we współpracy z Katedrą Filozofii KULU przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczelnię młodą, ambitną, prężną, użyteczną i bardzo ważną w rzeczywistości naszego kraju, jeżeli on chce być naprawdę demokratyczny. Konferencja co roku odbywa się we współpracy z Katedrą Filozofii i Kultury KUL świętego Jana Pawła II. W tym roku w dyskusji weźmie udział kilkunastu naukowców z całego świata. Wybitni prelegenci, znakomici specjaliści reprezentują Azję, Amerykę Południową, Amerykę Północną, Europę i Afrykę. Przypomnijmy, pierwszy międzynarodowy kongres odbył się w 2008 roku, a poruszono kwestie dotyczące edukacji katolickiej. Kolejne spotkania poświęcone były mediom, ekonomii, kulturze i prawu. Trwają przygotowania do 23. rocznicy powstania Radia Maryja. Jak co roku do Torunia przybędą tysiące słuchaczy z całej Polski i z zagranicy. Przybywający na uroczystości będą mieli okazję zobaczyć siedzibę rozgłośni, kampus akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz jak postępują prace przy budowie świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jak co roku zaangażują się, by pomóc przy organizacji uroczystości. Będą opiekować się pielgrzymami, asystować przy realizacji telewizyjnej, a także oprowadzą po uczelnianym kampusie akademickim. Co jest moją troską? Pierwsze to uczelnia. Uczelnia, jeszcze raz, uczelnia. Ona jest już bardzo dobra, ale to jeszcze za mało. I następna troska, bo uczelnia to profesura, studenci i pieniądze. No tak, kochani, a co? Za to wszystko trzeba zapłacić. A moim marzeniem jest, by ta uczelnia, to co katolickie i polskie, było najlepsze, najpiękniejsze i bezpłatne. Tak marzę o tym, naprawdę, no marzę o tym, mówię najlepsze, najpiękniejsze i bezpłatne. I marzę o tym, że było wielu mecenasów w naszej uczelni i o to może ktoś akurat pomyśli, jak masz firmę taką dobrą, dlaczego nie pomóc tej młodzieży? Jest trochę takich ludzi, ale jeszcze za mało. Barierą dla niejednego młodego człowieka jest niedostatek, a to ubóstwo w Polsce jest coraz większe. Tym bardziej dziękujemy tym, którzy chcą pomagać Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mecenasom tej uczelni przez konkretny czyn.